W dzisiejszym odcinku, widzowie, wcielimy się w tajnego agenta i włamiemy się na wyspę Szczypsona. Mam z nim otwartą rywalizację na naszym jednym bloku. Oczywiście jesteśmy na naszym serwerze kidowice.pl, na który was serdecznie zapraszam, ponieważ rozpoczęły się wakacje. Na pewno teraz będzie warto grać, ponieważ no graczy na pewno będzie sporo. A my również przygotujemy dla was masę fajnych eventów w przyszłych dniach z okazji właśnie wakacji. Jak widzicie, widzowie, znajdujemy się na mojej wyspie. Ja mam rywalizację z Tostem nie od dziś. Jak wiecie, ścigaliśmy się w topkach. No jak zobaczycie i stopka, no to Szczypson znowu mnie przebił. No, no, moja wartość wyspy to jest 875 milionów, jego to jest 1 100 000, a najbogatsza wyspa w chwili obecnej ma ponad 4 miliony i wyprzedził to blok kidowic. Ale nie o tym dzisiaj, widzowie. Dzisiaj włamie się na wyspę Tosta i nie tylko na jego wyspę, ale na wyspę też, która ma z nim sojusz, bo mam wrażenie, że oni coś oszukują. Tam jest coś niedozwolone, ja to, widzowie, muszę sprawdzić. Oczywiście serdecznie zachęcam was do subskrybowania, oczywiście zostawiacie łapeczki w górę. Jesteśmy na mojej wyspie, kochani, no i tutaj ostatnio nagrywaliśmy odcinek. Jeżeli chcecie być na odcinkach właśnie, no to oczywiście pamiętajcie o tym, żeby być na serwerze i na naszym Discordzie, bo tam są wszystkie ważne informacje. Moja wyspa, jak widzicie, no nie uległa żadnym zmianom, tylko to tutaj zbudowałem po prostu pod odcinek. No i tutaj moje wszystkie bikony, które póki co trzymają naszą wartość wyspy. Jak widzicie, mamy tutaj 7 bikonów, no i te 7 bikonów tak naprawdę nabija całą wartość, bo w moich skrzynkach mam skrzynki, które są bardzo bogate. Jak widzicie to, na to nie patrzcie, bo to tam wziąłem te mystery boxy, one nie są moje, one są po prostu do rozdawania widzom w razie czego, ale zobaczcie to. Ja mam bardzo dużo mieczy, bardzo dużo szybciorów, bardzo dużo jakichś tutaj mocnych itemów, kilka elytr, które również na naszym serwerze są bardzo dużo warte, bo nawet jak sobie wpiszecie, żeby wejść sobie na rynek, no to nawet takich itemków nie ma, bo zobaczcie, no tak naprawdę bardzo mało jest takich drogich itemów. To ludzie podrabiają te mystery boxy, nie dawajcie się na to nabrać, to są fejki, to nie są prawdziwe mystery boxy, uważajcie na to, bo można się naprawdę solidnie nabrać. W każdym razie, widzowie, są jakieś tutaj legendarne topory, patrzcie, ktoś sprzedaje w ogóle za 3 miliardy, co jest, typie, what? Jakie rzeczy, podpis gracza nikodem. Moje podpisy na szczęście, widzowie, nie latają, ponieważ ja się nie podpisuję. Tak sobie uznałem, że nie będę się podpisywać. Więc widzowie, no tego tutaj nie ma, ale dzisiaj włamiemy się na wyspę Tosta. Zobaczymy, co on tam ukrywa. Zróbmy sobie jeszcze, widzowie, zanim szybki przegląd najbogatszej wyspy, czyli Super TMA i z Visit Super TMA. Co tam się takiego dzieje, że ta wyspa jest top 1, ok? Zobaczmy, co się tu... Co to w ogóle? Co oni tu robią? Nie, dobra, ja już widzę, widzowie, dlaczego ta wyspa jest top... Co to jest? Przecież ta wyspa jest po prostu nienormalna, patrzcie to! Latające normalnie samoloty tu normalnie są z naszymi główkami, wy to widzicie? Całe ekipy kidowic, jak to ładnie wygląda, tutaj jakieś wille, jakieś chaty. To jest wyspa w chwili obecnej, która jest top 1 na naszym serwerze. No i chyba nie ma się, widzowie, co dziwić, zobaczcie, oni nawet zbudowali social boxa, a na social boxie ile rzeczy. I tu w ogóle jakiś latający statek jest, co to się w ogóle odwala, to jest najmocniejsza chyba wyspa, jaką widziałem. Dobra, okej, to zasługuje na szacunek, ale to, tu jest w ogóle jakiś połączony, patrzcie, wszystkich osób z kidowic jest tutaj połączenie, moja noga, noga Pickersa, Tosi, Werki, tu i głowa Pickersa, ale nie ma nic od Tosta, czemu tu nie ma żadnej części od Tosta, głowa magika, nawet jest jakaś czapka, ale od Tosta chyba nic nie ma, może, że to są nogi chyba od Tosta. Dobra, okej, to może, że tak, to jest zbudowane, to jest jakiś parking, ej, mocne, mocne, ale zobaczmy, jak bardzo poziomem odstaje wyspa od Tosta. Wpisujemy niego nick i z wizy Szczypson, no i właśnie, nigdy na tej wyspie nie byłem. Dobra, niewolnik te... Co za po prostu cham, no patrzcie, jaki buc! Nie dość, że trzech moich nie... 3 minionki se wziął i jeszcze nazwał ich niewolnik Dave, jeszcze gigaczat swojego nazwą. No co za po prostu hamuwa, nie? I mu to tutaj wszystko, aha, i mu to wykopuje i mu to działa, no. Fajnie, fajnie, że się tu, kurczę, ustawił. Dobra, co ty tutaj masz? Co ty tu masz, kolego? Jesteśmy, widzowie, teraz nielegalnie na wyspie od Tosta i ja nie wiem, czemu w ogóle zaraz nie wejdzie. Nie ma go chyba na serwerze, no nie ma go na serwerze, ale zawsze warto uważać. Dobra, co on ma w skrzynkach, widzowie? Jesteśmy nielegalnie na wyspie Tosta, ale to jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze dzisiaj włamiemy się na wyspę, z którą on ma sojusz i przejrzymy, czy oni nie mają jakichś sekretnych planów wobec mnie. Może z kimś porozmawiamy jeszcze. Dobra, co tu jest? Patrzcie, jaką ma skrzynkę. Przecież on ma 5 razy więcej tych legendarnych rzeczy niż ja. Zobaczcie, on ma o wiele więcej elytr. Patrzcie, ile ma szybciorów, patrzcie, ile ma tych. Fajnie, wszystko to jest, kurczę, zdobyte pewnie nielegalnie jakoś, nie? Wszystko, chłop, lootingi 5, fajnie, nie? Przecież on otworzył z 800 mystery boxów już na pewno, no. Jaki typ, i to on dlatego jest wyżej w topce, bo on nawalił tych bikonów. Zobaczmy, co tu pisze? Dave, spadaj, nie patrz, co tu robię, zajmij się sobą. Przyjdzie dzień, w którym pozazdrościsz mi wyspy. Co za po prostu człowiek, nie? Dobra, ja mu odpisuję, widzowie, ja mu normalnie odpisuję, biorę zaraz tabliczkę. Czy on tu ma jakieś tabliczki w ogóle? Gdzie on ma itemy wszystkie? Jakieś takie ważniejsze. Dobra, tu coś jest, dobra. Bierzemy mu, widzowie, trochę tego drewienka. Bierzemy mu i zaraz mu tutaj, kurczę, zrobimy mu akcję, nie? Bo tak to nie będzie, tak to nie będzie, jak on tutaj pisze, nie? Stawiamy normalnie mu crafting, robimy włam na jego wyspę, widzowie. Bierzemy patyki, bierzemy to, okej, okay. I tutaj mnie, kurczę, buconator nie będzie zastraszać. Dobra, bierzemy to i bierzemy mu tak. Złaj, kolego.
Ktoś się tutaj, włamał. Może go nastraszymy, tutaj włamał. Daj mi okup. Napiszemy mu, wiecie, tak. Słuchaj, kolego, daj mi okup, okej. I napiszemy mu tutaj, albo inaczej stracisz całą wyspę. No, i tak mu napiszemy. Okup, zostaw w skrzynce, patrzcie to, w skrzynce na czerwonym polu. Patrzcie to, i normalnie mu tutaj robimy trolla. Dobra, czekajcie, ja tylko muszę sobie wpisać w sklep i muszę kupić trochę konkreta czerwonego. Mam jeden blok, ale dobra, to mi nie wystarczy. Bloki, muszę kupić trochę konkreta, dobra, weźmiemy, albo nawet tutaj tą wełnę weźmiemy. Dobra, kupimy sobie staka. Nie, jednego staka, dobra, okej, jeden stak nam wystarczy. I tutaj mu to damy, widzowie, czy ja mam łopatę? Nie mam narzędzi, dobra, nieważne. Tutaj dajemy mu miejsce na okup, patrzcie, w tym miejscu Buconator będzie nam musiał zostawić okup. Jesteśmy na jego wyspie teraz, więc możemy sobie robić tutaj dosłownie co chcemy. Dobra, okej, elegancko. I zostawiamy mu tutaj kolejną tabliczkę, już nie mam tabliczek, będę musiał skraftować kolejne. Trochę mnie to tutaj materiał będzie kosztować, nie będę was kłamać, ale poradzimy sobie. Na biednego nie trafiło, widzowie, dobra, pyk. Bierzemy tabliczki, okej, i dajemy mu tutaj. Tutaj zostaw, okup, okej, okup, dobra, i ma to tak wyglądać, no. No i elegancko, w tym miejscu Buconator ma zostawić okup. Czy ja mogę w sklepie kupić barwniki? Będę mógł kupić barwniki, dobra. Ja bym potrzebował, kurczę, tylko że ja bym potrzebował jeszcze tego neonowego barwnika, go chyba tutaj nie będzie akurat. A, z nim może być problem, dobra, to na razie tego nie będziemy brać. A nie, tu jest, dobra, jest, okej, dobra, to kupmy to. Kupmy tego od razu staka, bo ja tutaj nie będę się z tym tutaj, że tak powiem, widzę, bawić. Dobra, i kupimy sobie tego też staka. I tutaj mu dajemy to, pyk i pyk. Dobra, mamy to, okej, elegancko. I zostawimy mu jeszcze tutaj, tylko tutaj mu zostawimy, widzowie, czerwone, żeby on nie myślał, że to jest, wiecie, jakiś tutaj. Kupimy 10, bo akurat więcej nie będę tego potrzebować, dobra. I dajemy tutaj tak, i dajemy tutaj tak. Dobra, i żeby wiedział, że jest tutaj włamanie, nie? Zostawimy mu coś takiego i zobaczymy jego reakcję. Co on ma w ogóle jeszcze na wyspie? Przejdźmy się po tej wyspie. Dobra, tu ma jakieś skrzynki. Czy on ma jakieś nielegalne itemy? Dobra, nie widzę tutaj nic nielegalnego. Jakieś gąbki. Jakieś takie zwyczajne ma itemy to. Naprawdę. Myślałem, że będzie mieć tu gorsze jakieś rzeczy. Szukam tych mystery boxów, czy jakiś nie ma. To może bym mu ukradł trochę, ale widzę, że nie ma tutaj w ogóle ani jednego mystery boxa. No co za typ. Dobre, no ma netherytu w tych baryłkach. Co za w ogóle buc? I ma ile bikonów? Czekajcie, ja mam 7. On ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli ma o 2 więcej i stąd wynika chyba ta różnica. Okej, dobra. Mamy szansę w sumie kupić trochę mystery boxów. Odpalmy sobie czat. Niech tutaj widzowie sobie coś popiszą, tylko go zmniejszymy po prostu lekko, żebyście tutaj nie mieli na całym ekranie. Wpiszmy sobie ukośnik premium. Was też zachęcam do kupowania mystery boxów, bo lecą z nich naprawdę genialne rzeczy, więc jeżeli macie okazję pokupować sobie mystery boxy, to oczywiście was do tego zachęcam. Ja sobie kupiłem na spokojnie, widzowie, 3 mystery boxy. No i warto, być na serwerze, bo ja na przykład może jakiegoś jednego mystery boxa tutaj rozdam widzom, zobaczymy sobie zaraz, ale dobra, otwórzmy, zobaczmy, czy wyleci mi beacon. Dobra, pyk. Nie, slime spawner, znaczy to jest i tak git, dobra. Jest! Beacon! Kolejny beacon, ja nie mogę, nice! Ej, dobra, znowu kolejny odcinek, gdzie udało mi się dropnąć beacona. Jest, dobra, idziemy od razu na moją wyspę, nie? Dobra, idziemy na moją wyspę i ja nie mogę, kolejny beacon, dobra. Nasza wyspa w tym momencie dobija chyba panie wartości. Tak jest, mamy bilion. Mamy równy bilion, dobra, nice. Czyli w tym momencie, no może nie wyprzedziłem, na pewno tą wyspę, bo byłem od nich trochę gorszy, ale teraz mi się udało wyprzedzić. Do Tosta brakuje mi jednego tak naprawdę beacona. Jeden beacon, nie będę tego boksa otwierać, bo ten boks mi na pewno już nie da beacona, ale rozdam go komuś na czacie, tylko musiałbym wybrać odpowiednią jakąś osobę. Dobra, typniemy się do kogoś, zobaczmy w takim razie na istopka, bo ja jestem ciekaw, gdzie jest ta wyspa, z którą Tost ma sojusz. To chyba jest ta wyspa, Shopowo X Koksy, dobra. Is visit Shopowo X Koksy. Chodźmy tam. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Dobra, pooglądajmy na tej wyspie, bo wiem, że to ma z nimi sojusz. Umowa, dobra, wszystko się zgadza. Zobaczcie, co tutaj macie. Książka powstała. Co, że się nudziłem. Dobra, co się to. Z kim on, stara. Co to są za. Co to są za rzeczy w ogóle negatywne tutaj, nie? Dobra, co to jest? Ocena wyspy. Ha! Oceny jeszcze chcą! Nie dam wam oceny! Patrzcie, co oni tu stoją, kurczę, to jest jeden z nich! To jest jeden z nich! Co to jest? Taryfikator, zmienię zasady. Dobra, oni tu mają jakieś zasady. Patrzcie, co oni tutaj mają, nie? Co jest najgorsze? Shopowo X Koksy X Chipson, on ma z nimi sojusz! I zobaczcie! Mój pomnik genialnie wygląda, ale zbudowali chyba większy od Tosta. Patrzcie, jak będą za mnie latać, nie, no nie wytrzymam, jeszcze mnie tu będą obserwować, oni na pewno mnie tutaj zaraz zgłoszą do Tosta i będą chcieli mnie tutaj jakoś zgłosić, ale dobra, polatajmy, zobaczmy, co oni mają na wyspie. Oni, widzę, że tutaj zbudowali sobie też social boxa, czyli za niedługo będą tutaj chcieli na pewno wygrać konkursik, no dobra, niech im będzie, tu jeszcze jakieś rzeczy, no mój pomnik, no, to mi się podoba, mój pomnik akurat git, ale powinien...
koronę mu dorobili. No, nie wytrzymam, nie? Nie wytrzymam, że jemu dorobili koronę. Dorobili mu koronę, a mi nie dorobili. No, nie wytrzymam, ale ja wam powiem jedno. Dostałem od jednej wyspy propozycję sojuszu. I bardzo się nad nią zastanowię. A mianowicie, Super TMA złożyli mi propozycję sojuszu. Jeżeli ja bym się z nimi dogadał na sojusz, przegoniłbym dostaw sekundę. Bo jego tostowy półwysep nie ma ze mną szans. Zobaczmy jeszcze w ogóle, jak wygląda wyspa od Polarni. Is Visit Polarni. Co tam się dzieje? Co to jest za wyspa? Że ona jest trzecia. Co jest akurat? Patrzcie, tu jest ziomek, nie? Siema, dobra, ja zwiedzam wyspę. Ja patrzę, co tutaj się dzieje. Czemu ona jest trzecia? Patrzcie, jakie fajne! Jakie kozackie w ogóle! Ej, dobra! Ale fajne! Ty! Co mi na czacie napisał? Ty! Peter Minecraft! Ty, jakby hop mnie wyzywa! Jaki w ogóle typ? Patrzcie to w ogóle! Jakie fajne mają te! Ej, dobra, mega to kozacko wygląda! Mają mega fajne pomniki! Tu jest zrobiony jakiś smok! Tu jest w ogóle jeszcze znaczek kidowic! Dobra, ej, fajnie! I social box, tu jest żabka zrobiona pod konkurs! Dobra, fajnie to wygląda! Dobra, widzę, trzeba zrobić konkurs na rozdanie jednego mystery boxa! Trzeba pokazać, widzowie! Właśnie dlatego wpadajcie na serwer, bo czasem tutaj rozdaję mystery boxy! Uwaga, 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 konkurs na mystery boxa! Kto odpowie poprawnie jako pierwszy wygrywa mystery boxa? Normalnie, widzowie, robimy szybki konkurs, zobaczymy co na to, widzowie! Tylko co by tutaj wymyślić? To musi być jakieś, dobra, bardzo ciężkie pytanie, dobra! Jakieś bardzo ciężkie pytanie, dobra! Ile mam dokładnie subskrypcji? Ile mam tysięcy subskrypcji na kanale Dave Games? O, zadamy takie pytanie, ja sobie teraz to sprawdzę. 162, okej. Ile mam subskrypcji, tysięcy na kanale Dave Games? No i pyk. Dobra, uwaga, kto pierwszy odpowie? Kto pierwszy odpowie? Prawie 162 tysiące, to jest pierwsza poprawna odpowiedź. To jest zła odpowiedź. To jest zła odpowiedź, to jest zła odpowiedź. Mamy 162, no i mamy miseczka. Ja nie mogę, że znowu miseczka wygrywa. No to jest po prostu niesamowite, skąd ona to wiedziała? Dobra, no daję jej mystery boxa. No niech ma dziewczyna, no wygrała słusznie, była pierwsza. Jeszcze piszą na czacie, że oszukiwała, nie mogę, dobra, zobaczmy co tutaj się... Ty, jaka wyspa! Co jest, jak ty... Dom Magika, patrzcie, jak odwzorowany idealnie. Ej, dobra, powiem wam tak, naprawdę mocne macie tutaj te wyspy. Jeżeli chcecie odcinek z oceniania waszych wysp, napiszcie w komentarzu i subskrybujcie kanał. Muszę zwiększyć zabezpieczenia wyspy, żeby tym razem tostu nie włamał się do mnie.